Jak już wielokrotnie informowaliśmy, na suwalskich osiedlach budynków wielorodzinnych wciąż istnieje problem z prawidłową segregacją odpadów. Ale nie zawsze winni są temu członkowie wspólnot mieszkaniowych. Często już wędrują do wiat z nie najgorzej posegregowanymi odpadami, ale spora grupa nadal wrzuca je byle gdzie i byle jak, niwecząc wykonany w domu podział. Drugim czynnikiem pogłębiającym problem są nieproszeni goście. Osoby, które albo podrzucają do wspólnotowych, otwartych gniazd nieposegregowane odpady, albo te starannie poselekcjonowane stamtąd wynoszą, wpływając negatywnie na osiągane wskaźniki. Na podstawie kontroli i spostrzeżeń pracowników odbierających odpady z osiedli, ratusz wysnuł szereg wniosków i podzielił się nimi z zarządcami wielorodzinnych nieruchomości. Jest kilka pozytywnych wniosków z tego spotkania. Przede wszystkim informacja taka, że to w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z informacją przekazaną przez władze spółdzielni, już 100% wiat jest wiatami zamkniętymi i objętymi monitoringiem. Efekt zamknięcia wiat, czyli odcięcia dostępu nieproszonych gości do kontenerów oraz obserwacji użytkowników, jest zaskakujący. Zdaniem firmy PGK, czyli naszej miejskiej firmy, która odbiera śmieci, tu widać największą poprawę, jeżeli chodzi o tą segregację odpadów. Czyli pokazuje się taka zależność, że jeżeli rzeczywiście te wiaty są zamknięte, objęte monitoringiem, to w tych miejscach ta segregacja odpadów ulega wyraźnej poprawie. Nawet zostały przytoczone takie dane, porównując pierwsze półrocze roku ubiegłego do pierwszego półrocza tego roku, zauważalny wzrost segregacji w tych miejscach to około 25-30%, także bardzo dużo. Zarząd wzorcowo działającej Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już rozważa zmianę propozycji w liczbie kontenerów poprzez zwiększenie ilości pojemników na śmieci do recyklingu i zmniejszenie tych na odpady zmieszane. Na dzisiaj najtrudniejsza sytuacja jest w zasobach mieszkaniowych miejskiej spółki ZBM TBS. Wynika z raportów. Z ZBM TBS, w którym nie ukrywamy, że sytuacja wygląda najgorzej, takie działania podejmie i w tym i w przyszłym roku wybuduje 20 zupełnie nowych wiat, które będą wiatami monitorowanymi, wiatami oświetlonymi, zatem takie działania przed nami jako przed miastem. Inni zarządcy również będą się do tego stosowali i widać, że jest tutaj pewne zrozumienie tej sytuacji, że rzeczywiście zamknięcie wiat śmietnikowych spowoduje, że śmieci segregowane w budownictwie wielorodzinnym będą z lepszym wskaźnikiem i o to tak naprawdę nam chodzi. Dostępność dla osób postronnych jest też o tyle kluczowa, że wyselekcjonowane odpady dość często są kradzione z kontenerów przez niemal zawodowych zbieraczy surowców wtórnych i sprzedawane przez nich w punktach skupu. A te do miejskiego systemu swoich raportów nie składają, co istotnie zaniża faktyczne wskaźniki.